Cześć, tu Magdalena, a to jest kanał Pani Magdalena. Kanał, na którym opowiadam o swojej pasji do dziergania. Witajcie kochani z powrotem na moim kanale po dłuższej wakacyjnej przerwie. Spodziewajcie się dzisiaj takiego trochę luźniejszego odcinka, trochę bardziej przegadanego filmu i nie za wiele tam u mnie na drutach się podziało, przez to, że były wakacje. Też Wam opowiem właściwie, co się na tych drutach dzieje. Będę chciała pokazać Wam też książkę, jaką sobie kupiłam. Słuchajcie, tylko teraz taka zajawka, a pokażę Wam ją później trochę bardziej dokładnie. No i będę miała jeszcze do zapowiedzenia pewną niespodziankę dla Was, bo szykuję rozdanie, ale to jeszcze nie w tym odcinku. Wszystkiego się dowiecie za chwilę, właściwie w trakcie trwania tego filmu. Zostańcie ze mną do końca, mam nadzieję, że będziecie się ze mną tutaj dzisiaj dobrze bawić. Moi drodzy, wracamy do rutyny. Wracamy, obiecuję, wracamy do rutyny, bo już dosyć tych długich przerw. W ciągu tych wakacji wpadł jeden film, ten poprzedni, który Wam nagrałam z Polski. Też bardzo tak spontanicznie chciałam się do Was odezwać, ponieważ tej przerwy wakacyjnej jakoś tam nie zapowiedziałam, ale powiem Wam, że mam swoje przemyślenia już. Drugi rok nagrywam filmy na YouTube. Drugi rok w sensie to są drugie wakacje, kiedy nagrywam filmy dla Was na YouTubie i mam w związku z tym swoje przemyślenia. Ciekawa jestem, co Wy o tym myślicie. Także zwracam się do tych, którzy też nagrywają filmy, bo nasza społeczność jest spora, dużo osób też nagrywa, dużo osób, które mnie oglądają, mają własne kanały. I ciekawa jestem właśnie opinii tych osób, no ale widzów, opinii widzów również. Ja tak sobie dumałam nad tym i przypomniałam sobie ten poprzedni rok, kiedy właśnie przyszły wakacje i ja sobie robiłam takie wyrzuty sumienia, bo okazało się, że dzieciaki mają wakacje, mimo tego, że jest lato, jest dłużej jasno, jest po prostu jakby wszystko bardziej, to właśnie jest też wszystko bardziej. I nie było za bardzo czasu, żeby tego YouTube'a nagrywać, a ja sobie robiłam z tego powodu ogromne wyrzuty sumienia i tłumaczyłam się i wydawało mi się właśnie, że Boże, muszę nagrać film, bo przecież o mnie zapomną wszyscy. No i wiecie, i tak to jakoś tam udało mi się przetrwać to lato, oczywiście też chyba z dłuższymi przerwami. Już tego nie analizowałam głębiej, ale pamiętam to, co czułam po prostu, że czułam, że gdzieś zawalam na jakimś tam polu. Natomiast w tym roku nie zapowiedziałam przerwy, bo właściwie to jej nie planowałam, ale podeszłam do tego trochę bardziej na luzie, trochę dałam sobie więcej, nie wiem, trochę bardziej siebie zrozumiałam i trochę mniej wyrzutów sobie robiłam z tego powodu. No nie powiem, miałam już taki moment właśnie w tej Polsce, że nie, no już bardzo chciałabym coś nagrać i właściwie chciałabym, ale też chciałabym, żeby właśnie społeczność o mnie nie zapomniała. I nagrałam ten film, ale później już działo się tak dużo rzeczy, że już nie miałam absolutnie czasu na to, żeby nagrać ten film. Postanowiłam cieszyć się tym latem, postanowiłam spędzać go z rodziną, być obecną i nie myśleć o tym, że ja coś muszę gdzieś. Więc tak wykorzystałam to lato w tym roku i powiem Wam, że jestem naprawdę zadowolona i moje przemyślenie na przyszły rok jest takie, że ja po prostu zapowiem przerwę na lato, ponieważ ja czuję, że ja tego potrzebuję. I dzisiaj jak myślałam nad tym odcinkiem i myślałam, o czym powiem i myślałam właśnie, jakbym chciała do Was tutaj wrócić, to pomyślałam sobie, że kurczę, naprawdę sporo pomysłów, nie tylko na ten odcinek, ale i na kolejne odcinki, jakby pojawiło się u mnie po prostu wtedy, kiedy nastąpiła ta przerwa. Więc nie wiem, jak inne dziewczyny, które nagrywają, ale widzę też to, obserwuję też właśnie u innych, że mają te przerwy i też ich nie planowały i dużo osób mówi, że no, po prostu życie, tak wyszło, tak? Wiadomo, o pewnych rzeczach po roku zapominamy, że tak jest, bo przecież rok temu było dokładnie tak samo. A my o tym zapominamy, więc słuchajcie, ja już mówię tutaj, że raczej u mnie, no jeżeli będę nagrywała filmy, no to będzie tylko jakby dodatkowy bonus, ale wydaje mi się, że raczej zapowiem po prostu taką letnią przerwę, żeby odpocząć, żeby pobyć właśnie z rodziną, z dzieciakami i po prostu, żeby odświeżyć głowę, zresetować się, wpaść na nowe pomysły, rozumiecie? Tak.
Także dajcie znać koniecznie, co Wy o tym myślicie i widzowie, powiedzcie mi, co Wy o tym myślicie, bo ja też mam swoich ulubionych youtuberów, niekoniecznie w temacie dziergania. Ja oglądam vlogi z różnej tematyki. Bardzo interesuje mnie rozwój osobisty, bardzo interesuje mnie psychologia, ja oglądam mnóstwo takich vlogów. Ale też jakieś tam lifestyle'owe kiedyś oglądałam, teraz już trochę tego mniej oglądam, ale ciągle gdzieś tam mam swoje ulubione youtuberki. I wiecie co, jedna z nich zawsze robiła przerwę na lato, zawsze robiła przerwę na lato. Ja się w sumie nad tym jakoś głębiej nie zastanawiałam, że ona robi tą przerwę na lato. I tak to lato, wiecie, zlatywało i ona wracała i było fajnie, że ona wracała. I teraz tak sobie myślę, że po prostu rozumiem już ją, dlaczego ona robiła przerwę na lato, bo naprawdę każdy tego potrzebuje. Także słuchajcie, ja jestem już po tym lecie, zwarta i gotowa. Odpoczęłam i mi się chce nagrywać dalej te filmy dla Was. Jak widzicie, dzisiaj się wystroiłam w nic dzierganego, nic nie skończyłam, słuchajcie, nic nie skończyłam, ale założyłam swoją nową sukienkę, nową, którą kupiłam, jak byłam w Polsce, w TK Maxie. Córka mnie wyciągnęła na zakupy, poszłyśmy do TK Maxa i tą sukienkę sobie tam znalazłam. I wyobraźcie sobie, że ja przez całe wakacje nie założyłam tej sukienki ani razu. Ani razu. Nie dlatego, że mi się nie podoba, bardzo mi się podoba, wszędzie ze mną jeździła, była w walizce, ale po prostu nie było okazji, bo albo było za gorąco, albo szłam na rower, a sukienka jest długa, jest prawie do kostek, więc nie było takiej okazji, żeby ją założyć, to pomyślałam sobie, że jest już to taki schyłek lata. U mnie jeszcze jest dzisiaj śliczna pogoda, więc być może jest to ostatnia szansa w tym roku, żeby się w niej zaprezentować. No, ale jest tak ponadczasowa, że na pewno zostaje w mojej szafie i będę ją zakładała kolejnych latach. Ja już właściwie od bardzo dawna kupuję do swojej szafy takie ciuchy, które ja noszę naprawdę latami. Jak mi ich mole nie zjedzą, to będę nosić do końca życia. Tfu, tfu, odpukać z tymi molami, bo by mi pewnie jeszcze wełnę chciały zjeść, chciały naruszyć. A co robiłam, jak mnie nie było? Byłam w Polsce bardzo długo w tym roku. Namieszkałam się w moim mieszkaniu. Bardzo cieszyłam się z tego czasu. Trochę było mi smutno, bo mój mąż musiał wrócić tutaj do pracy, więc ja byłam sama z dzieciakami i brakowało mi go bardzo, bo wiadomo, że co dwóch rodziców przy dwójce dzieci, to nie jeden rodzic przy dwójce dzieci. To miałam co robić, miałam pełne ręce roboty z dzieciakami. Co prawda one na tydzień czasu potem były z dziadkami, ale akurat to był taki tydzień, który sobie rozplanowałam, rozpisałam i był dla mnie bardzo pracowity, bo pracowałam nad filmami do Sabai Top Kalu. I to, że tam we wzorze na Sabai Top są dwie wersje i ja obiecałam, że ja dwie wersje pokażę w Kalu, to powiem Wam, że nie powiem, że mnie to pokonało, bo poradziłam sobie z tym, ale zaskoczyło mnie to mocno, mocno postawiło mnie to w niedoczasie, bo zajęło mi to więcej czasu niż ja sobie na to dałam, ale udało się. No, niemniej jednak cały tydzień był po prostu totalnie zapracowany właśnie w związku z tym. No i nie jest tak, że powstał wtedy top, absolutnie. Top do dzisiaj nie powstał, za to filmy w Kalu powstały i są wyczerpujące i to jest już temat zakończony. Potem byliśmy na wspaniałym weselu w Polsce, wybawiliśmy się, jak dawno już się nie wybawiliśmy, bo już nie pamiętam w sumie, kiedy ostatnio byłam na takim prawdziwym polskim weselu, więc takie zaliczyłam w tym roku, a po weselu, jak doszliśmy trochę do siebie, to wróciliśmy tutaj do Düsseldorfu na 2 dni, żeby się przepakować, no i pojechaliśmy na nasze już takie prawdziwe wakacje do Francji, na Lazurowe Wybrzeże. No i to były cudowne wakacje, słuchajcie, bo sami sobie je zorganizowaliśmy tak jak lubię najbardziej, nie tak jak w tamtym roku, że pojechaliśmy na All Inclusive, z którego byłam w ogóle niezadowolona. Nie, zorganizowaliśmy sobie tym razem sami, zobaczyliśmy to, co chcieliśmy zobaczyć. Jedna rzecz nam nie wyszła. Kurczę, mieliśmy już wszystko dopięte na ostatni guzik, mieliśmy cały dzień pływać na łodzi,
Ale niestety od rana tak zaczęło padać i przejaśniło się dopiero gdzieś koło godziny 12. Spędziliśmy ten ostatni dzień na plaży, no ale jednak niedosyt taki został, bo były plany były zupełnie inne na ten dzień i oczekiwania były bardzo duże w związku z tym. Mieliśmy prywatną łódź wynajętą, mieliśmy być tam tylko sami na tej łodzi, no ale wyszło jak wyszło, więc to się nie udało. Ale cała reszta, słuchajcie, była cudowna. Czasu jak zwykle wydaje mi się, że za mało, bo pojechaliśmy tylko na tydzień. Ja bym tam mogła siedzieć dużo dłużej i cały czas bym miała co robić, cały czas bym miała gdzie jechać, tym bardziej, że właśnie byliśmy własnym samochodem, mieliśmy swoje rowery, jeździliśmy sobie. Tym razem byliśmy w Antibes, bo to nie był mój pierwszy raz na Lazurowym Wybrzeżu, to był mój enty raz na Lazurowym Wybrzeżu. Ja nie wiem, ile ja razy tam byłam, ja już tego nawet nie liczę, ale nigdy nie byłam tak długo w Antibes. Zazwyczaj jeździłam na plażę do Antibes, którą mam właśnie swoją ulubioną od lat. To na tą plażę zawsze jeździłam, ale nigdy tam nie wjeżdżaliśmy za bardzo do miasta i raz może kiedyś byłam w mieście Antibes i nawet już go po prostu nie pamiętałam. A tym razem trochę czasu w tym mieście jednak spędziliśmy i trochę sobie tam pochodziliśmy, pozwiedzaliśmy, więc bardzo, bardzo pięknie, przepiękny, ogromny port jest w Antibes. No, także tak padł wybór w tym roku na Antibes, ponieważ znaleźliśmy bardzo fajny apartament, właściwie prawie domek, bo mieliśmy własne podwórko, na podwórku mieliśmy jacuzzi, grilla, no. Mieliśmy gdzie trzymać rowery i było nam super tam wygodnie. A zazwyczaj, jak wcześniej jeździliśmy, to jeździliśmy do Cannes albo trochę wyżej, do Teoul-sur-Mer. Więc takie to właśnie były zawsze nasze kierunki. Cannes oczywiście też zaliczyliśmy, bo nie mogliśmy odpuścić fajerwerków, które są co roku organizowane. Akurat trafiliśmy, że były w trakcie naszego pobytu. Wiedziałam, że nie możemy opuścić tego wydarzenia, bo to jest super, bardzo fajne. Uwielbiam to. Tu w Düsseldorfie mamy też fajne pokazy fajerwerków, ale nie jest to zsynchronizowane z muzyką. A tam, wiecie, te fajerwerki są zsynchronizowane z muzyką i są puszczane prosto z takich platform, które są umiejscowione na morzu. I no niesamowite to jest, że oglądają ludzie z wybrzeża te fajerwerki, ale po drugiej stronie ustawione są statki. I oglądają ludzie ze statków, no i oglądają ludzie z wybrzeża. My mamy takie swoje miejsce, zawsze na plaży siadamy i z plaży tam mamy idealny widok, więc oczywiście wśród tłumu ludzi to jest oglądane, ale to nie ma znaczenia, po prostu to jak tam ktoś jest w lipcu, to nie może przegapić fajerwerków na pewno. Oprócz tego, słuchajcie, byłam jeszcze na początku tego sezonu letniego na Sardynii, o której Wam właściwie tutaj nie opowiadałam, bo to był taki krótki wypad tylko i wyłącznie z moim mężem. To jeszcze było przed zakończeniem roku szkolnego. Moi teściowie zostali z dzieciakami i mogliśmy pojechać sami. To był taki wyjazd na rocznicę ślubu. I powiem Wam, że byłam kiedyś we Włoszech, dawno, dawno temu. Byłam w Rzymie z wycieczką kościelną. Z wycieczką kościelną i to był po prostu, teraz mogę powiedzieć, bieg przez Rzym. Myśmy tam po prostu biegli od kościoła do kościoła, więc za bardzo nie poczułam tego włoskiego klimatu w ogóle. Raz byłam też na kempingu rodzinnie, ale no to był kemping. Myśmy się za bardzo tam, może gdzieś wyjechaliśmy dalej, ale za bardzo się z tego kempingu nie ruszaliśmy. Chodziliśmy na basen i po kempingu, więc też nie poczułam tego włoskiego klimatu, nie miałam okazji. A teraz, jak pojechaliśmy, byliśmy na Sardynii, w mieście Cagliari i byliśmy tam sami, byliśmy tam w centrum miasta i powiem Wam, że przez 4 dni, właściwie tak, byliśmy tam dosłownie cztery noce. Pod naszym apartamentem były w ogóle bary, bo to było centrum miasta, tam wszystko tętniło życiem, tam była knajpa na knajpie, pod nami była knajpa. I na trzeci dzień już kelner w tej knajpie to już wiedział, co my zamówimy, już nas w ogóle znał, poznawał, wołał, pokazywał nam stolik. Muszę Wam powiedzieć, że byłam totalnie zdziwiona, zaskoczona, że Włochy mi się tak spodobały. Ten włoski język jest przecudowny, po prostu melodia dla moich uszu. Ja bym się go chyba bardzo szybko nauczyła, mam wrażenie, że po prostu wystarczyłoby mi tam miesiąc posiedzieć i już bym coś po włosku mówiła.
Więc no, poczułam ten klimat totalnie. Powiem wam, ciągnie mnie do Włoch, tak jak ciągnie mnie do Francji, tak ciągnie mnie do Włoch. Ja nie wiem, gdzie będą nasze przyszłe wakacje, ale no, myślę, że do Włoch to my jeszcze nieraz wrócimy, słuchajcie. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, jakie was kierunki wakacyjne kręcą i gdzie chętnie wracacie. Czy może wolicie jeździć za każdym razem gdzie indziej? Bo ja lubię jeździć za każdym razem gdzie indziej, za każdym razem spać gdzie indziej, za każdym razem coś innego wynająć, albo może do innego miasta, czy coś właśnie zobaczyć, ale jednak nie wołają miejsca. I wiecie, fajne jest też to na przykład, że jak wiedzieliśmy, że nasz punkt docelowy jest właśnie w Antibes, ale zakupy, które chcieliśmy sobie zrobić, od razu pojechaliśmy w Cannes do naszego ulubionego supermarketu, tam sobie zrobiliśmy zakupy, bo stwierdziliśmy, a nie będziemy szukać coś nowego w Antibes, tylko zrobimy sobie zakupy już w znanym nam miejscu. No to wiecie, to było trochę na takiej zasadzie, że weszliśmy do sklepu i wiedzieliśmy po prostu, gdzie, czego szukać, gdzie co stoi. Nic się nie zmieniło, wszystko jest tak samo, także ja lubię wracać, tak czuję się trochę, jakbym wracała trochę do domu. Tym bardziej, że ja już kiedyś mówiłam na tym kanale, do Francji mam ogromny sentyment przez to, że mój tato tam mieszkał przez ostatnie 20 lat swojego życia, myślę, że tak mniej więcej, i też we Francji jest pochowany. Akurat pochowany jest w Antibes, więc dlatego bardzo, bardzo mnie ciągnie. Dobra, tyle opowieści wakacyjnych. Słuchajcie, pytanie za 100 punktów. Czy dziergałam na wakacjach? Kochani, coś tam dziergałam, ale raczej bardzo mało. Bardzo, bardzo mało. Na drutach mam te same projekty, które pokazywałam wam w poprzednim filmie. Niewiele się od tego czasu zmieniło. Myślę, że gdyby nie to, że nagrywałam dużo tutoriali, to z pewnością podziergałabym więcej, bo jednak tam miałam trochę tego wolnego czasu. To nie jest tak, że nie, ale no, postanowiłam, że tamto jest dla mnie ważniejsze i po prostu zajęłam się bardziej tamtym. Nie przeczytałam nawet książki, którą miałam przeczytać, którą sobie zaplanowałam. Trudno, będzie na inny raz. Troszeczkę te moje projekty poszły do przodu, zaraz wam wszystko pokażę. Właściwie to nie sprawdziłam, na jakim etapie były, kiedy nagrywałam poprzedni film, ale myślę, że to jest niewielka zmiana. I teraz tak, może zacznę od takiego najstarszego. Chyba nie będę nazywać ich UFO-kami, czyli tymi nieskończonymi projektami, tylko bardziej VIP-ami przedłużającymi się po prostu, czyli takimi projektami, które są akurat właściwie work in progress, tak? Praca w trakcie, praca jest w trakcie. I na pierwszy ogień pokażę wam Cumulus Top. To jest wersja numer 2, pamiętajcie, bo to nie jest tak, że to jest mój pierwszy top. Ja już pierwszy swój top różowy zrobiłam, zaraz wam go też pokażę. No, a tutaj mamy drugi i tak wygląda etap mojej pracy. Zostało mi tyle, to jest prawie cały motek, bo tym motkiem zaczynałam sobie teraz i-cordy i właściwie utknęłam na i-cordach, bo mogłabym... Tutaj już jest praca w okrążeniu cały czas, więc tutaj jest prosta sprawa, ale że ja jeszcze pracuję nad i-cordami, zobaczcie ile tutaj nitek wiszących do pochowania. Ja jeszcze pracuję nad i-cordami, został mi ostatni i-cord do zrobienia. Pod pachą jedną jest, pod pachą drugą. Źle mówię. Czekajcie, źle mówię. I zobaczcie, moje i-cordy są na takim etapie. Tutaj mamy bok robótki, widzicie? Tu jest przód lub tył. To jest obojętne. I teraz tak, z boku, pozabieram te nitki. Z boku jeden i-cord jest. Z drugiego boku i-cord jest. Tutaj i-cord jest. Już nawet wyciągnięte są ramionczka, a tutaj i-cordu nie ma. Więc jeszcze zostało mi dorobić właśnie i-cord z ramionczkami, później zszyć ramionczka, dopasować tą długość, żeby była odpowiednia, no i pracować sobie już dalej w dół. I teraz kiedy ja go zrobię? Nie wiem. Chciałabym, jak znajdę wolną chwilę, to mam plan
skończyć ten I-chord, żeby mnie już nie zatrzymywał, skończyć ten I-chord i dopasować te ramionczka. I wtedy wrzucam tą robótkę i w każdej wolnej chwili sobie lecę to okrążenie i kiedyś tam go skończę. Nie mam jakby ciśnienia tutaj za bardzo, bo wiecie, no ja nie muszę go skończyć do momentu, kiedy kal się zakończy, a właściwie kal się już będzie kończył, bo kal na cumulus stop miał trwać do końca tego miesiąca, czyli ten film, myślę, wyjdzie jeszcze przed końcem miesiąca, także na koniec miesiąca jest koniec tego kalu, ale mój top skończony nie będzie, ale ponieważ to była wersja druga, bo dla przypomnienia pokażę Wam wersję pierwszą. Wersja pierwsza jest skończona od dawna, skończona, noszona, uwielbiana i dlatego nie czuję takiej presji, po prostu wiem, że przyjdzie taki wolniejszy moment, że sobie go skończę. Jeszcze dla przypomnienia, bo ja wiem, że my mamy wszyscy pamięć dobrą, ale krótką i mi się wydaje, że jak skoro ja wiem, co dziergam, to wszyscy wiedzą, ale to wcale tak nie jest. Ja dziergam drugą wersję z Thin Linę od Sandnes Garn i to jest taki piękny niebieski kolor. Na pewno w opisie tego filmu wszystkie udziergi, które pokazuję, opiszę i opiszę też włóczki, z których je dziergam. Natomiast ten top to też już był film na ten temat, ale tylko dla przypomnienia pokażę, że to była podwójna nić i to kinu i to był jedwab 100%. Także wiecie, mówię to po prostu dla odświeżenia pamięci. Albo w ogóle ktoś może być też tutaj po raz pierwszy, więc wtedy będzie miał pełniejszy obraz. Ale to wszystko jest w poprzednich filmach, gdzieś jakiś, któryś z tych filmów podlinkuję. No i jeszcze, jak już tak pokazuję, to jeszcze powiem, że Cumulus Top to jest taki top. Taki top autorstwa Petite Knit. Także tak, to mamy za sobą. Kumulusa Wam pokazałam. Pół kumulusa Wam pokazałam. A teraz pokażę Wam kolejny VIP. Work in progress na drutach. Czyli Sabai Top. Sabai Top, na który też jeszcze trwa kal. Zobaczcie. Tutaj możecie w ogóle zobaczyć, jakie były moje plany. Ja miałam w planie zrobić pierwszy etap, to miało być to, a drugi etap to miało być to. I co? I guzik. I było dużo więcej filmów, bo było dużo więcej tłumaczenia, było bardzo szczegółowo. Trzeba było wytłumaczyć dwie wersje tego topu, bo ten top występuje w dwóch wersjach. Tu mam przy sobie tylko jedną, natomiast ta jedna jest właśnie ze ściągaczami takimi, troszeczkę trudniejsza, ta wersja numer 1, którą właśnie mam teraz na drutach. A wersja łatwiejsza to wersja to top numer 2 i wzięłam go tutaj ze sobą, żeby Wam pokazać. Już go też znacie z poprzednich filmów. W poprzednim filmie w ogóle byłam ubrana ten top i to jest wersja prosta, którą ja wykonałam z włóczek od Izagera. Sama wymyśliłam to połączenie i jestem z siebie taka dumna. Powiem Wam, że no, lepiej tego nie mogłam wymyśleć, a w ogóle to nie zdziwiłabym się, jakby sama autorka to wymyśliła, bo tak pasuje to połączenie do tego udziergu. Polecam to Wam, jeżeli ktoś się zdecyduje to dziergać. Wiem, że bardzo dużo osób dzierga tą prostą, ponadczasową, klasyczną bluzkę. W ogóle mój faworyt, ten top numer 2, to jest mój faworyt. Ten właśnie bez żadnych ściągaczy jest przecudowny. Ja wydziergam trzecią wersję i już wiem z czego i zaraz Wam pokażę, bo uważam, że po prostu tak często jak teraz to zakładałam i tak jak to robi robotę, jaki to efekt robi, jak to pięknie wygląda, to brak słów. Naprawdę, powiem Wam, że bardzo mi się podoba ten projekt. Do tej czarnej wersji właśnie wykorzystałam włóczki, połączenie włóczek od Izager i tutaj miałam czarny kolor. To jest Japansk Bomuld, a to jest Trio 1 od Izager. Takie włóczki. W poprzednim filmie więcej trochę o nich mówiłam. Jeszcze w wcześniejszych filmach też o nich mówiłam, więc w tym filmie tylko pokazuję dla przypomnienia. Zawsze można pójść do filmu i sobie odświeżyć pamięć, jeżeli ktoś nie wie. Teraz dziergam drugą wersję, tą ze ściągaczami, z włóczki liny od Sandnes Garn, w takim jasnym kolorze, to jest kolor 10-15, taka złamana biel, czy tam, nie wiem, naturalny bym go nazwała. I na Instagramie ostatnio wrzucałam właśnie przymiarkę. Dalej jest ten sam etap,
O, jestem na takim etapie. No, brakuje mi tutaj troszkę więcej jak 10 cm. Podoba mi się dzianina, która wychodzi. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądała jeszcze po praniu. Mam nadzieję, że troszeczkę się te oczka wyrównają, bo mam wrażenie, że są takie niezbyt równe. Ale powiem Wam, że miałam kryzys. W momencie, kiedy połączyłam przód z tyłem, to doszłam do wniosku, że ta wersja z tymi ściągaczami no nie jest, nie podoba mi się aż tak bardzo jak wersja prosta. Po prostu stwierdziłam, że okej, filmy są nagrane, tutoriale są nagrane, wszyscy wiedzą, co mają robić, bo wielu osobom się ta wersja bardzo podoba. Pomyślałam, wszyscy wiedzą, co mają robić i no i nic się nie stanie, jeżeli to spruje. I słuchajcie, był dzień, że już naprawdę ułamki sekund dzieliły mnie od tego, żeby spruć, po prostu spruć, gdy byłam tu, prawie no, tyle wyżej, gdy byłam tu, w tym miejscu, to po prostu miałam ochotę spruć. Pomyślałam sobie, pruję i biorę i robię od nowa tą prostą wersję. Ale później napisałam w grupie, że pruję, albo że myślę, żeby spruć i tak wiecie co, odłożyłam to, nie sprułam, tak się zastanawiałam, czy nie szkoda tej pracy, czy co tu zrobić, bo naprawdę wolałabym mieć ten top w tej wersji prostej. No ale ta wersja też mi się podoba, jak ją założyłam, no to też nie jest zła. Ale to nie jest to, co ta wersja prosta, no. I doszłam do wniosku, że ja już to dokończę. To już jest tak naprawdę niewiele. Dokończę. Zobaczymy, co ja zrobię z tym topem. Zastanowię się. Być może on nie zostanie ze mną. Zobaczę. Ale będę miała taki top. Będę miała taki drugi top. Na pewno go będę miała. I zrobię wszystko, żeby gdzieś w międzyczasie go sobie wydziergać i mieć już na kolejny sezon. I ten top będzie w bardzo podobnym kolorze jak ten. I mam już nawet na niego włóczkę, którą pokazywałam Wam w poprzednim filmie. Mam nadzieję, że mam jej wystarczająco dużo, bo jak nie, to zaraz piszę do Walentyny, bo to włóczka od Walentyny ze sklepu Włóczko Maniaczka, którą pokazywałam Wam w ostatnim filmie. I powiem Wam, że doszłam do wniosku, ta włóczka to jest linen od Kati i ona nie daje tej próbki, ona ma... Ta włóczka ma 22 oczka, a my tutaj potrzebujemy 20. I popatrzyłam na stronie Izagera i Trio 1, który tak fajnie tutaj zagrał w tej właśnie dzianinie, który zrobił ją taką, no po prostu zrobił robotę. Ta cieniutka niteczka zrobiła mega robotę. I sprawdziłam sobie kolorki i jest w Izager. Trio w kolorze lnu, jest w białym kolorze, jest w jakimś takim, na stronie internetowej wiadomo, te kolory nie do końca takie są, że możemy dobrze je przypasować, ale stwierdziłam, że ja sobie wezmę ten moteczek i w sklepie przypasuję i dobiorę do tej włóczki Trio 1 i po prostu połączę. Tu mam próbkę z tego linen zrobione i wiecie co? Ta próbka się lekko kosi. Zobaczcie, widać. Widzicie? To jest malutka próbeczka, bo ja tutaj w sumie to zrobiłam ją pod nic. Nie wiedziałam, co ja chcę osiągnąć w ogóle. I widzicie? Kosi się. Po prostu leci w bok. Nie wiem dlaczego, ale myślę, że Trio ją po prostu... powinno jej pomóc w tym, żeby ona była prosto. No i dotyk tego, bo to, ten linen to jest 53% bawełny i 47% lnu. I dotyk, słuchajcie, tego jest też taki właśnie, ma podobny wydźwięk jak to, takie trochę sztywne, trochę plastikowe, ale plastikowe nie w tym negatywnym słowa znaczeniu, tylko takie właśnie niewełniane, absolutnie, takie po prostu jakieś, trudno to opisać, taki zimny chwyt całkowicie to ma i to też, natomiast no, linę jest takie powiedziałabym w dotyku, takie wełniano-milusie, a wiadomo, że to nie jest żadna wełna, tak, to jest po prostu
co tam wlina jest w składzie, żeby nie nakłamać. 53% bawełny, 33% wiskozy, 14% lnu. No. No i jednak jest różnica tutaj w chwycie. To jest bardziej sztywne. To jest bardziej sztywne i mi to bardziej odpowiada na tego typu bluzeczkę. I ja sobie właśnie tak zrobię. Połączę ten linen i dokupię do tego Trio 1 od Isager i zrobię. I myślę, że wtedy tą próbkę 22 oczka osiągnę, nawet gdyby była troszkę przezroczysta. Mi to nie przeszkadza. Latem mi to w ogóle nie przeszkadza. Więc taki jest plan, żeby jeszcze raz wykonać sobie Sabai Top, bo uważam ten projekt za super. Mam na drutach jeden rozpoczęty projekt, którego dzisiaj Wam nie pokażę, bo jeszcze nad nim muszę troszkę popracować, żeby trochę więcej zrobić, trochę więcej, żeby było tam widać i wtedy Wam go pokażę. Myślę, że pokażę Wam go już w kolejnym odcinku za tydzień. I powiem Wam wtedy, co to będzie, bo to będzie znowu projekt, na który kręcę dla Was tutorial. Bardzo fajny projekt. Mogę tylko zdradzić, że przejściowy. Troszeczkę kończymy projekty letnie, ale to jeszcze nie będzie taka totalna zima. Ja wiem, że już dużo osób dzierga zimę, ale ja myślę, że jeszcze jest na to czas i planuję tylko jeden taki przejściowy projekt. I wtedy już wskakuję w zimę i już nawet wiem, co to będzie, ten kolejny projekt. I wiem, z jakiej włóczki, bo już w ogóle mam tą włóczkę. Więc nie wiem, zastanawiam się, może w przyszłym odcinku pokażę Wam w ogóle włóczki nowe, jakie mam i włóczki, jakie chciałabym użyć tej jesieni i zimy. Może bez przesady z tymi planami, bo wiecie, jak to u mnie jest z planami. Nie za bardzo one wychodzą. Zbyt dużo rzeczy spontanicznie się u mnie dzieje. Ale no mam te włóczki i po prostu chciałabym je przedziergać. Nie chcę, żeby to u mnie leżało. Porządków w tym roku jako takich nie zrobiłam, bo nie było mnie w domu. Mam jeszcze inne rzeczy z tyłu głowy, które trochę mnie odciągają od tego, żeby zrobić porządki, bo są ważniejsze. Ale jak się już, nie wiem, poukładam z tymi innymi rzeczami, to może i do porządków dojdę, a może i nie dojdę. Nie wiem, zobaczymy. Jak będą porządki, to na pewno Wam o tym powiem. Ale na razie coś mi po prostu się nie chce za to zabrać. Więc o nowym projekcie powiem Wam na pewno w kolejnym filmie. I w ogóle tą część z Was, która obserwuje mnie na Instagramie, zapytałam, o czym byście chcieli, żebym powiedziała w kolejnym filmie. I słuchajcie, odpowiedzi były prawie jak jeden mąż. Wszyscy mi powiedzieli, żebym powiedziała, co dziergamy następnego, co będzie następne, jaki będzie następny kal. To było po prostu 90% pytań. Ja sobie myślałam, że może będziecie mnie pytać o jakieś takie bardziej rzeczy, których nie wiem, brakuje Wam może, których nie powiedziałam tutaj na kanale. Pomyślałam sobie nawet wtedy, że jak będą jakieś różne pytania, to mogę je zebrać, mogę jakiś film zrobić, jakieś takie właśnie odpowiedzi na pytania. Ale słuchajcie, nie było takich pytań, więc nikt nie chce nic o mnie wiedzieć. Wy tylko chcecie wiedzieć, co tam ja będę dalej dziergać. Jedna osoba zapytała mnie, czy miałam... A nie, no w sumie było kilka pytań, jak zaczęłam dziergać, no ale o tym to ja już mówiłam, więc też tym osobom odpisałam, że jest już taki film na moim kanale, to jest film Q&A i w tym filmie ja to opowiadam. Jeszcze jedno pytanie takie inne, jakie zapamiętałam, było, co rodzina i znajomi... Coś tam było... Odnośnie rodziny i znajomych, chyba czy oni nie wymuszają na mnie prezentów dzierganych. Wiecie, całego filmu na ten temat nie zrobię, ale mogę krótko tutaj powiedzieć, że nie wymusza na mnie nikt prezentów dzierganych. Już samo słowo wymuszanie do mnie bardzo nie pasuje i no to po prostu to nie jestem ja. Na mnie się nie da niczego wymusić, więc no nikt nawet nie próbuje, po prostu nikt nie próbuje. A w ogóle z rodziną i przyjaciółmi to... Może rodziny i przyjaciół nie wrzucajmy do jednego worka. Z rodziną i może przyjaciółmi, bo prawdziwi przyjaciele w to nie wchodzą. Czyli rodzina i przyjaciele, wiecie, to są bardziej znajomi, którzy udają przyjaciół. To wiecie, to z takimi osobami to jest po prostu tak, że oni udają, że ja nie robię YouTube'a. Tak jest. Po prostu nikt nie pyta, nikt nie widzi, nikt nic nie wie, cicho ciemnie. Nie wiem, czy tak samo jest też u Was. Ja się tym nie przejmuję, ja robię swoje. Ja już się w życiu dużo razy przekonałam, że po prostu
Jeżeli się trochę wychylisz, robisz coś, co nie jest jakby standardem, nie wiem, no, nie robisz takich zwykłych rzeczy, jak wszyscy inni, to to nagle, no, nie ma wsparcia. Po prostu, jeżeli jesteś jak inni i jest ci jeszcze na przykład gorzej od tych innych, to możesz liczyć na jakieś wsparcie, nie? Możesz wtedy liczyć na jakieś wsparcie, myślę. Wtedy cię ludzie jakby żałują, ale trochę cieszą się, że są lepsi od ciebie i no i wtedy cię wspierają. Natomiast kiedy radzisz sobie sam, a jeszcze w jakiś sposób po prostu inny niż jest ogólnie przyjęte, no to wtedy najprościej jest tego nie widzieć, tak? Najprościej jest po prostu tego nie widzieć. Więc tak, nie ma u mnie takich problemów, nikt niczego nie wymusza, więc jestem wolnym człowiekiem. Już chyba został mi tylko jeden temat, książka, którą chciałam Wam pokazać, ale jeszcze zanim to chciałabym zapytać Was, czy pamiętacie krosno, które Wam pokazywałam? Nie było mnie w domu, więc nic na nim tam nie utkałam. Przed wyjazdem próbowałam coś tam, chciałam sobie jakieś włóczki właśnie poprzeplatać, coś zrobić kolorowego. Miałam na to ochotę, ale wiecie, co się okazało? Okazało się, że moja sąsiadka założyła tą osnowę na odwrót. Po prostu nie jest to dobrze zrobione. I teraz ci, co wiedzą, o co chodzi w krośnie, to będą wiedzieć. I ja tego nie wiedziałam i dopiero się okazało w momencie, kiedy chciałam przepychać właśnie tą nitkę, że jakby ta część, która jest po środku taka ruchoma, to powinno być tak, że jak ją podnoszę w jedną stronę, to mam dziurę, opuszczam w drugą stronę, to mam właśnie dziurę do przepchania. No i okazało się, że w jedną stronę to działa, ale w drugą stronę nie ma tej dziury. Nie ma jak przepchać nitki w drugą stronę. No wiadomo, że da się ją tam jakoś męczyć się, ale to też nie o to chodzi, żeby się tam męczyć. No i tak naprawdę moje krosno ma osnowę do wymiany, czyli w ogóle nie nadaje się do tkania w tej wersji, w jakiej jest. Nie chcę prosić tej mojej sąsiadki, bo wiem, ile to trwało. Nie wiem, nie chcę jej też mówić. Ona się mnie pytała właściwie, bo ona tak czuła, że coś tam, ona tak czuła, że coś niedobrze zrobiła i pytała się mnie, ale wiedziała też, że mnie nie ma, więc jak przyjdzie mi z nią pogadać, to może jej powiem, że coś jest nie tak z tym. Może mi sama zaproponuje, że mi to jeszcze raz założy, bo nie wiem, czy ja bym sobie po prostu poradziła z założeniem tej osnowy. Więc na razie, słuchajcie, temat krosna u mnie idzie na bok. Ale tylko chciałam tak Wam tutaj napomnieć, bo też dużo osób komentowało właśnie to, że ja to krosno mam i że ruszyłam, jakby zaczęłam ten temat. No, ale no niestety. Nie jest, jest tam coś nie tak założone, więc to po prostu nie da się. Wygląda to pięknie, ale ona mi sama mówiła, że ona nie była pewna, czy tą stroną, bo dawno nie używała tego małego krosna. No i widzicie, to jest też starsza pani, mogło jej się zdarzyć. Szkoda, bo jednak dużo, dużo pracy to pochłonęło, założenie tego wszystkiego. No ale niestety, no wyszło tak jak wyszło i na razie krosno jest w odstawce. No i co? I możemy przejść teraz do książki. Pokażę Wam książkę. Ta książka przyszła do mnie, jak byłam na wakacjach, kiedy mnie nie było, kiedy byłam w Polsce. Więc dopiero po powrocie mogłam sobie ją pooglądać. Zobaczcie, to jest Vogue Knitting, który pokazuje różne ściegi dziewiarskie. Ja już kiedyś sobie kupiłam taką książkę. Też Wam tutaj ją pokażę. Ten sam format, ogromny album, też Vogue Knitting. Tą na pewno znacie, bo ją wiele osób pokazywało, tą książkę. I tutaj w tej książce, kurczę, nie widać tak dobrze, musiałabym trzymać, a są ciężkie. W tej książce macie pokazane wszystkie ściegi dziewiarskie. Nie ściegi, co ja mówię, wszystkie techniki dziewiarskie, to jest taka Biblia trochę. Czyli wszystkie techniki, jakie tam istnieją, tu Wam pokażę, to jest na takiej zasadzie pokazane. Nie będę Wam pokazywała więcej, bo to też nie za bardzo chyba jest, chyba można. O, w taki sposób, takie rysunki i też oczywiście mamy zdjęcia i mamy opis, nazwę tej techniki, więc zawsze tą nazwę techniki
jak odszukamy i wpiszemy sobie gdzieś tam właśnie w YouTube'a, to też można sprawdzić. Więc bardzo fajna jest ta książka. Zaraz Wam zresztą, jeszcze zaraz zresztą do niej wrócę, ale ta była moim marzeniem. Wtedy jak kupowałam tą, bo dosyć drogie są te książki, powiem Wam, że ja już nie wiem, można sobie to sprawdzić. Ja już nie pamiętam, ile ja za nią dałam, bo wyobraźcie sobie, że ja ją zamówiłam jakieś 3 miesiące temu i ona była niedostępna. Ja po prostu ją tak zamówiłam, że jak będzie dostępna, to ona do mnie dojdzie. Zamówiłam ją tutaj w Niemczech przez wydawnictwo Thalia. Thalia czy Thalia, jak to się tam mówi. Ja tam zawsze zamawiam książki do szkoły dzieciakom. Takie bardzo popularne wydawnictwo. Mają swoje własne księgarnie też tutaj w Niemczech. I cała książka to jest coś takiego. Zobaczcie. Cała ta książka to jest coś takiego. Zdjęcia, próbki, widzicie? Zdjęcia. I z boku schematy, opisy. No i jakieś tam nazwy, tak? Jakieś tam też nazwy. Wiadomo, że te nazwy, być może różnie ludzie to potem sobie to nazywają. Ale mamy tutaj naprawdę przeróżne rzeczy. Od takich właśnie struktur do wzorków jakichś tam, do warkoczy, ażurów. Później są naprawdę, później są i żakardy. Prace z podwójnymi. Później macie też żakardy. Warkocze, czy jakieś różne, wiecie, żakardy takie, o, jakieś wzorki pokazane, pepitki, nie pepitki, tu były. Potem wjeżdżają, wiecie, ażury, przeróżne ściegi, jakie sobie tylko zamarzycie, dziurki, jakie chcecie. Także naprawdę ciekawa książka, jak ktoś projektuje, to, no to po prostu baza inspiracji do właśnie do ściegów dziewiarskich, jeżeli ktoś to lubi. Ja tą książkę po prostu chciałam mieć. No, nie wiem, czy warkocze pokazywałam. Warkocze przeróżne też są. Ja tą książkę po prostu chciałam mieć do kompletu z tą książką. O! Teraz sobie tak przypominam, że tą książkę to nawet ja chyba dostałam w ogóle w prezencie od moich dziewczyn. Chyba tak było. Przy okazji, jak ta książka mi przyszła, przypomniałam sobie o tym, że ja kiedyś pełniłam taką gafę i jak zamawiałam sobie tą pierwszą książkę, to zastanawiałam się właśnie, czy zamówić sobie też tą z tymi ściegami, czy zamówić sobie jeszcze jedną mniejszą, tańszą, taką, którą, widzicie, zamówiłam. The Ultimate Knitting Book, nie, The Ultimate Quick Reference. Właściwie ma inny tytuł, tak? Quick Reference. I to jest taka wersja. I jak przyszła mi ta książka, to wiecie, co się okazało? Że to jest totalnie wersja mini tej książki. Wersja mini tej książki. Okazało się, że tu nie ma w ogóle nic innego, nic nowego, tylko wszystko to samo, co jest w książce dużej. Może nie wszystko, bo ona jest mniejsza, więc może nie wszystko tutaj w niej jest to samo. Te wszystkie książki są w ogóle po angielsku, bo nie ma ich, nie występują one w języku polskim. Tu z tyłu ta książka jeszcze ma, ta mała, taką ciekawostkę, ma miarkę do drutów i miarkę, żeby zmierzyć sobie swoją próbkę, takie coś. No i wiecie, co sobie pomyślałam? Że ja w sumie nie potrzebuję tej małej książki, bo i tak ani nigdzie ze sobą książek nie wożę, żebym miała ją ze sobą zabierać, bo wiadomo, takiej cegły to się nigdzie nie zabierze, to się trzyma w domu. Ale ja jej po prostu nie potrzebuję. Ale pomyślałam sobie, że ktoś z Was mógłby się z takiej książki ucieszyć. Dlatego ta książka będzie, dlatego tą książkę przeznaczam na rozdanie dla Was, jak będę miała 4000 subskrypcji. Nie robiłam tego na 2000, na 3000, robiłam na 1000 subskrypcji takie rozdanie i zamierzam uczcić liczbę 4000, bo jakoś ciężko mi do niej dobić. Myślę, że
Myślę, że to też wynika z tego, że ostatnio mniej mnie było na YouTubie, te subskrypcje nie rosły. Na tą chwilę jest, zdaje się, 3890 osób subskrybujących ten kanał, więc to już niedużo zostało, 120 osób i jak będzie 4000, to zrobimy rozdanie. Wtedy wymyślę, co tam trzeba zrobić, żeby wziąć udział w rozdaniu i na pewno będzie ta książka do wygrania. Nie wiem, czy coś jeszcze do tego dorzucę, zastanowię się, ale na pewno ta książka, już Wam tutaj obiecuję, że będzie do wygrania w tym rozdaniu na 4000 subskrypcji. Więc czekam, kiedy będzie 4000 subskrypcji i wtedy robimy rozdanie. Także taka to była jedna z niespodzianek, z zapowiedzi niespodzianek. A drugą rzeczą, którą chciałabym Wam zapowiedzieć, to jest związana właśnie z tym projektem, którego Wam dzisiaj jeszcze nie chcę pokazać. Niespodzianka będzie spora, ponieważ tym razem chcę dać szansę dziergania wspólnie ze mną, właściwie wszystkim, bez ograniczania tego tylko do osób, które posiadają Instagrama. Chcę, żeby mogły w tym wziąć udział osoby, które przede wszystkim obserwują mnie na YouTubie, bo to tutaj na YouTubie uwierzyłam w to, że ta moja pasja w ogóle kogoś interesuje. Dopiero potem zaczęłam pokazywać coraz więcej na Instagramie i jakby teraz to jest wyrównane, ale jednak nie wszyscy, którzy obserwują mnie na YouTubie, obserwują mnie na Instagramie. Dlatego w kolejnym filmie dowiecie się, co wymyśliłam, żeby nie robić wyjątków, i żeby każdy, kto ma na to ochotę, ze mną podziergał. No, z tą tajemnicą Was zostawiam do kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że pojawi się już za tydzień. Chciałabym bardzo mieć jakiś jeden dzień na publikację filmów, ale wiem, że może być to ciężkie w moim przypadku do spełnienia, dlatego zostajemy przy ruchomych datach i mniej więcej za tydzień od publikacji tego odcinka pojawi się kolejny, w którym wszystkiego się dowiecie. Na dzisiaj, kochani, to już się z Wami żegnam. Ściskam Was mocno. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Jeżeli ten film Wam się podobał, sprawił Wam chociaż trochę radości, to zostawcie mi łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie tego kanału jeszcze, to koniecznie zostawcie suba, naciśnijcie dzwoneczek, wtedy nie ominie Was żaden nowy film na tym kanale. Na dziś to już wszystko. Żegnam się z Wami i do następnego filmu. Ciao!